Księżna Diana była symbolem lat 80. w Europie. 29 lipca 1981 roku wzięła ślub z księciem Karolem w katedrze świętego Pawła w Londynie. Było to wydarzenie na skalę światową, określanym ślubem stulecia. Niestety życie książęcej pary nie było idealne. W 1992 roku ukazała się książka pod tytułem Jej prawdziwa historia, wyciągająca prywatne i kontrowersyjne informacje na ich temat. Książka stała się przyczyną rozpadku małżeństwa księżnej i Karola. Burza wokół osoby księżnej Diany sprawiła, że wścibscy paparazzi nie odstępowali jej na krok. To miało być jedną z przyczyn tragicznego wypadku, do którego doszło 31 sierpnia 1997 roku. Wokół tej tragedii i samego samochodu, którym tego dnia podróżowała księżna Diana, Mercedesie S280, na którym skupimy uwagę w tym odcinku, krąży wiele niejasności i niewygodnych faktów. A sam właściciel luksusowej limuzyny nigdy nie odzyskał wraku. Co sprawia, że pojawiło się wiele teorii spiskowych wokół tego wydarzenia i pojazdu, którym podróżowała księżna. Ale my zajmijmy się sprawą samochodu. Mercedes klasy S to topowa limuzyna tej marki. Nie trzeba jej nikomu reklamować. Wersja S280 to podstawowa odmiana silnikowa modelu o symbolu W140, debiutującego w 1991 roku jako klasa S. 280 oznaczało sześciocylindrową jednostkę o pojemności 2,8 litra i mocy 193 konie. Prędkość maksymalna zamykała się na 215 km na godzinę. Oczywiście wyposażenie w tamtych czasach to wzór luksusu i komfortu. Takim właśnie Mercedesem księżna uciekała przed fotoreporterami na motocyklach. 31 sierpnia 1997 roku, 24 minuty po północy, kierowca limuzyny stracił panowanie nad samochodem, uderzając w filar betonowego tunelu w Paryżu. Żadna ze śmiertelnych ofiar nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. W wyniku wypadku kierowca i partner księżnej zginęli na miejscu. Samej księżnej w chwili zdarzenia udzielił pomocy lekarz, który akurat przejeżdżał pod tunelem. Niestety po przetransportowaniu do szpitala o 4 nad ranem księżna Diana zmarła w wyniku rozległych obrażeń wewnętrznych. Po zbadaniu wszystkich okoliczności zaczęto szukać przyczyn wypadku. Na początku ustalono, że kierowca był pod wpływem alkoholu i leków psychoaktywnych i mógł jechać z prędkością ponad 200 km na godzinę. Ostatecznie ustalono, że Mercedes wbił się w filar przy 193 km na godzinę. Później zaczęto oskarżać goniących paparazzi, że chcąc zrobić zdjęcia, nie zważali na nic i doprowadzili do tragedii. Na miejscu zdarzenia znaleziono odłamek tylnego światła pochodzącego z białego Fiata Uno, który mógł być przyczyną wypadku rozpędzonego Mercedesa. Po długich poszukiwaniach znaleziono kierowcę białego Fiata, ale nie zostały mu postawione żadne zarzuty. W 1999 roku zamknięto sprawę, pomijając kilka kwestii dotyczących samego Mercedesa. Brytyjczycy, próbując odświeżyć temat wypadku, postanowili skupić się na przeszłości Mercedesa S280. Odkryli wówczas jego wypadkową i kontrowersyjną przeszłość. Owego Mercedesa klasy S w 1994 roku nabył francuski biznesmen Eric Busquet. Jednak po roku rzekomo samochód został skradziony i doszczętnie rozbity w wypadku. Samochód po kilkukrotnym dachowaniu miał nadawać się tylko i wyłącznie do kasacji. Niestety Mercedes szybko miał zostać naprawiony, w cudzym słowiu, i sprzedany firmie Etoile Limousines. Kilka miesięcy później został ponownie skradziony. Odnaleziono go 2 miesiące
po kradzieży na poboczu autostrady bez całej elektroniki. Po naprawie został wypożyczony paryskiemu hotelowi Ritz, w którym właśnie 31 sierpnia 1997 roku zatrzymała się Diana. Niestety natrętni paparazzi, nie dając księżnej spokoju, sprawili, że ta postanowiła uciec do innego apartamentu, używając tylnego wyjścia. W podziemnym parkingu okazało się, że do dyspozycji księżnej został tylko pechowy Mercedes S280, w którym parę chwil później doszło do tragedii. Szoferzy użytkujący pechowego Mercedesa twierdzili, że samochód zachowuje się nieprzewidywalnie i należało go jak najszybciej sprzedać. Limuzyna Mercedesa nigdy po wypadku nie została zwrócona prawowitemu właścicielowi firmy Etoile Limousines, który przez lata podejmował prawne działania w celu odzyskania wraku, twierdząc, że chce go wstawić do muzeum. Początkowo samochód miał być przetrzymywany u władz Paryża, badających katastrofę. Następnie został wysłany do Wielkiej Brytanii w celu przeprowadzenia osobnego dochodzenia. W 2009 roku miał ponownie wrócić do Francji. Oba rządy ustaliły, że wrak samochodu zostanie zniszczony po zakończeniu śledztwa, z szacunku dla członków rodziny. Ale pojawiły się też doniesienia, że pojazd w 2017 roku wciąż był przechowywany w kontenerze w pobliżu Paryża na złomowisku, które służyło jako obozowisko dla bezdomnych. Brakowało dwóch przednich drzwi, ale poza tym samochód był w takim stanie jak po wypadku. Jednak The Sun, które podało te doniesienia, nigdy nie uzyskało zdjęć wraku. I nigdy też nie został zauważony przez postronne osoby. Niestety od tamtej pory limuzyna zginęła bez wieści, co sprawiło, że pojawiło się wiele spekulacji i powstał nawet film dokumentalny na ten temat. Szacuje się, że gdyby wrak został znaleziony, byłby wart prawie 12 milionów dolarów, co poddaje w wątpliwość intencje właściciela, który chce odzyskać wrak. Sam też zaprzeczał wypadkowej historii limuzyny w 1994 roku. Twierdzi, że kupił nowy samochód od Mercedesa. Ostatecznie za przyczynę wypadku, w którym zginęła księżna Wali, uznaje się nadmierną prędkość, jazdę pod wpływem alkoholu i brawurowe zachowanie paparazzi na drodze. Podejrzany Mercedes S280 brał udział w tragedii o historycznym wymiarze. Dlatego chyba najlepiej będzie, jeśli nigdy się nie odnajdzie.